Cześć. Dzisiaj specjalny odcinek na walentynki. Nauczę cię czterech czasowników, które mówią o naszych emocjach. Pierwsze słowo, takie najmniej emocjonalne, to lubić. Ja lubię, ty lubisz. Lubić można wszystko. Na przykład lubię spaghetti bolognese, lubię moje miasto, moją pracę. Lubię pływać. Oczywiście lubimy też ludzi. Lubię go. Lubię moją koleżankę z pracy. Lubię Martę. Lubię Romka. Dwa. Uwielbiać. Uwielbiać to bardzo, bardzo lubić. Mieć pasję. Ja uwielbiam, ty uwielbiasz. Co uwielbiasz? Ja uwielbiam uczyć się języków. Dobre wino. Białe i moją przyjaciółkę Monikę. Trzecie słowo to kochać. Ja kocham, ty kochasz. Kochać jest bardzo mocnym słowem, takim emocjonalnym, zarezerwowanym na specjalne okazje, takie jak na przykład walentynki. Bardzo popularna fraza to kocham cię. Ostatnie słowo dzisiaj, a raczej fraza, taki bonus, to podobać się. Tutaj konstrukcja jest trochę inna. Mówimy podoba mi się, podoba ci się. Jeśli używamy podoba mi się, podoba ci się i tak dalej w kontekście ludzi, to uwaga zwykle oznacza to, że podoba nam się wizualnie to, co widzimy. Na przykład podobają mi się Twoje włosy. Podobają mi się Twoje oczy. Podoba mi się ten chłopak. Podoba mi się ta dziewczyna. A Ty komu dzisiaj powiesz: lubię Cię. Uwielbiam Cię. Kocham Cię. Podobasz mi się. Napisz w komentarzu.